S nama je danas doktor Ignaz Hochholzer. On je svećenik, ali i liječnik. Radi... On jest księdzem, ale również kapłanem, ale również lekarzem. Rano pracuje w szpitalu, a po południu jako kapelan w katedrze. I mówi, że kiedy pracuje rano, spotyka się z ludźmi w szpitalu i mówi im o tym, że powinni przystąpić do spowiedzi. Ale są i tacy, którzy przystępują do spowiedzi po południu, a im mówi, wy powinniście iść do szpitala. Także on połączył w sobie lekarza, duszy i ciała. Dobio je ovdje poziv u Međugorju. Jego powołanie zrodziło się w Međugorju. Ignac, prosimy Cię, podziel się z nami swoim doświadczeniem. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern. Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry. Im Glauben und in der Liebe. Zwei Nächte bin ich schon unterwegs hierher. Vorgestern wollte ich mit den Nachbarn. Przez dwie noce jechałem do Međugorja. Przedwczoraj chciałem przyjechać nocnym autobusem, ale wziąłem ze sobą nieodpowiedni dowód i na granicy chorwackiej musiałem wrócić. Ale jak dalej? Było ciężko z granicy. Aber dann ein Auto mit steirischen Kennzeichen. Zapytałem kilku ludzi, ale bez sukcesu. I pojawił się samochód. Pan Jakob. Który pochodzi z Banja Luki. A on został wygnany stąd w trakcie wojny. Teraz jest członkiem Rady Parafialnej i byłem w dobrych rękach, więc pozdrawiam jego i jego żonę, która jest pielęgniarką w Kapfenbergu. Wczoraj wszystko było dobrze. Z dwoma godzinami spóźnienia przybyłem na modlitwę poranną. W liście do Efezjan święty Paweł mówi, nieustannie dziękuję za was, bo słyszałem o waszej wierze i miłości. Wiara i miłość doprowadziły nas tu razem. Miłość, wiara w Jezusa Chrystusa i miłość do Matki Bożej, która pomaga nam, abyśmy i my miłowali. Paweł mówi dalej, modlę się za was, abyście poznali, do jakiej nadziei i chwały zostaliście wezwani. I dlatego ja będę modlił się za was i dziś dam swoje świadectwo. Jezus wzywa wszystkich do nadziei i chwały, gdziekolwiek ten jest i kimkolwiek jest. Właśnie tych z najskromniejszych sytuacji.
Ja sam seosko dijete sa z južnog. Jestem wiejskim dzieckiem z południowej części Austrii. Ostatnim, ósmym dzieckiem. Niepewny, przestraszony, niezdecydowany. Droga do szkoły była daleka, 6 kilometrów. I prawie nie zdałem w drugiej klasie. Bardziej lubiłem zwierzęta niż szkołę i podczas mojej edukacji przez cały czas hodowałem króliki. Mój ojciec był już stary i najstarszy brat go naśladował. Ja musiałem robić co innego. Myślałem, nie wiedziałem, co zrobić, czy pójdę do szkoły handlowej. Aber mein Lehrer hat dann gesagt, ich sollte die Matura machen. Myślałem o wielu rzeczach, ale mój nauczyciel powiedział, że powinienem zdać maturę. 120 km nach Horn in das Aufbaugymnasium. Ale dlatego musiałem pojechać 120 km dalej do liceum. Die interessiert sind, Priester zu werden. Eine schöne Gemeinschaft von etwa 120 Burschen damals. Mieszkałem w domu Canisius, który był przeznaczony dla tych, którzy myślą, że otrzymali powołanie kapłańskie. Mieszkałem w towarzystwie 120 chłopaków. Uczyłem się pracowicie, bo myślałem, że nie mam dokąd wrócić. Po maturze znowu nie wiedziałem, co robić. I wtedy wyrwałem się w ten sposób, że zamiast iść do wojska, poszedłem do służby cywilnej. Do szpitala braci miłosiernych w Wiedniu. Spodobała mi się praca z chorymi. Zapytałem ich, czy nadal mogę mieszkać u nich, kiedy będę studiował medycynę. Kleine Dienste im Krankenhaus tun, wurde praktischer Arzt und dann Facharzt für innere Medizin. I podczas studiów mogłem czynić praktyczne rzeczy w szpitalu, a później uzyskałem specjalizację. Alle hinkommen können, auch ohne Versicherung, ohne Geld. Jako internista. Bracia miłosierni mają ambulatorium dla osób, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają pieniędzy. Cieszyłem się, że jest to moje szczególne miejsce pracy obok pracy w szpitalu na wydziale. To było moją główną aktywnością. Tam już od wielu lat przebywają siostry Matki Teresy z powodu swoich problemów zdrowotnych wraz ze swoimi ubogimi i bezdomnymi. I ja również często
Chodziłem do ich klasztoru, do kuchni, w której rozdają jedzenie i ubrania. W ich kaplicy obok krzyża napisane są słowa: jestem spragniony. Matka Teresa mówi, że Maria jest pierwsza, która usłyszała te słowa: jestem spragniony, i ona w najlepszy sposób gasi jego pragnienie. I wtedy ja również zdecydowałem, że dołączę do Maryi i będę gasił pragnienie Jezusa. Doch meine Schwester sagte, komm mit mir nach Medjugorje. Da erscheint die Gottesmutter jetzt. In Lourdes liegt alles schon so lange zurück. A wtedy chciałem pojechać do Lourdes, ale moja siostra powiedziała, jedź ze mną do Medjugorja, tam Matka Boża objawia się teraz. To, co było w Lourdes, było tak dawno. Ich wusste nichts davon, aber schon bei der Busfahrt wurde ich gründlich eingeführt. To był początek lat 80. Ja nie wiedziałem nic o Medjugorju, ale już w autobusie przedstawili mi to w szczegółach. Noch am selben Tag am Erscheinungsberg und am Kreuzberg. Die Nacht wurde zum Tag. To był gorący dzień, taki jak dziś. Najpierw poszedłem do kościoła i tego samego dnia na górę Krzyżewac i górę Podbrdo. Krzyżewac i Góra Objawień, te dwa wzgórza, tak blisko. Jestem wdzięczny, że mogę dziś do Was mówić, patrząc na te dwie góry. Krzyżewac mówi nam, jestem spragniony. A Maria stoi tak blisko krzyża i pełna jest pragnienia, by gasić pragnienie Jezusa. To było to samo pragnienie, tęsknota, które wypełniały mnie i które nie mijały. Na górze Krzyżewac poznałem kolegę lekarza Christiana Stelzera, który dziś przywiózł mnie tu, abym mógł przemawiać. Myślałem, Jezus chce czegoś więcej. Tu poznałem również franciszkanów. Koniecznie potrzebujemy modele, wzory kapłanów, tacy jak ojciec Slavko Barbaric, tak zdecydowany i sprytny kapłan. Był w służbie parafii, pielgrzymów, uzależnionych całego świata. Jego serce było otworzone dla wszystkich. Kiedy przyjeżdżałem później, zawsze przyciągały mnie te wzgórza, Krzyżewac, Góra Objawień, ścieżki przez winnicę i kościół, i zawsze
stawała się we mnie coraz mocniejsza pewna modlitwa. Modliłem się, Boże, jeżeli Ty tego pragniesz, niech Matka Boża mi pomoże, abym oprócz tego, że jestem lekarzem, mógł być księdzem. Nie chciałem zrzec się z zawodu lekarza. Moim biskupem był kardynał Schönborn. On był otwarty na takie pragnienie, ale nie wiedział, jak to może funkcjonować. Ale znalazł mi odpowiedniego pomocnika. Wtedy biskup pomocniczy Ludwik. On znał mnie jeszcze z Canisiusa, z domu, w którym mieszkałem, w którym on był rektorem od wielu lat. On znalazł sposób i prowadził mnie, abym obok posługi lekarza mógł również zostać kapłanem. Seminarium, studia i duchowe wykształcenie. Ledwie ktoś coś na ten temat wiedział. Nasza siła tkwi w zaufaniu i ciszy. Bóg daje odwagę i z ludzi, którzy zwlekają, czyni tych zdecydowanych. Bóg nas porusza. Wy wiecie, że Matka Teresa przez wiele lat była nauczycielką i dyrektorką szkoły i pewnego dnia pojechała na rekolekcję do Darjeeling. I wtedy otrzymała powołanie w powołaniu. My wszyscy musimy zawsze być otwarci, czujni, gotowi. Matka Boża zaprosiła nas tu. Ona pragnie nam coś powiedzieć. Każdemu całkowicie osobiście, a Jezus przychodzi do nas i On mówi nam w sercu, gdy modlimy się sercem. Dlatego dziś chciałbym podziękować Bogu za to, że już od 5 lat mogę sprawować posługę kapłańską w ciszy i ukryciu. Między 130 innymi lekarzami wykonuję swoją skromną pracę w szpitalu i wedle potrzeb, o jakiejkolwiek porze udzielam sakramentów. U samostanskiej cerkwi, milosrdne bracie, rano... Kościele zakonników, miłosiernych braci, rano sprawuję mszę świętą i tak jak zostało powiedziane to we wstępie. I na wieczór sam często na putu. Wieczorem często podróżuję, jestem w ruchu, jeżeli nie mam służby nocnej. I to w katedrze, gdzie często sprawuję mszę świętą i spowiadam.
wo ich der Priesterbewegung angehöre, die Mutter Teresa gegründet hat, Corpus Christi Movement. Ale ja jestem członkiem. Ale jestem też członkiem ruchu Corpus Christi. To ruch dla kapłanów, który założyła Matka Teresa. Szczególną miłość mam do stowarzyszeń, instytucji, które są związane z Medjugorjem. Gebetsaktion, Oaza Mira, tjedni molitveni susreti u crkvi. Oaza Mira. Seit Jahrzehnten ist Medjugorje in Österreich beheimatet. Darum heute die vielen großen Fahnen rot-weiß-rot mit den Doppeladler. Već nekoliko desetaka godina. Już od dziesiątek lat Medjugorje jest w domu w Austrii i stąd też tak liczne flagi austriackie z podwójnym orłem. 25 września w katedrze świętego Szczepana oczekujemy na Iwana, a wraz z nim na Matkę Bożą. U Burgenlandu će se w Burgenlandzie powstanie Cenacolo. I oni tam organizują swoje spotkanie. Matka Boża nas wzywa. Ona bierze nas do swej służby, abyśmy gasili pragnienie Jezusa. Licht Mariens für Afrika, Indien, überall wo Not ist, auch hier während des Krieges. Postoje tako mnoge djelatnosti. Istnieje tak wiele działań, na przykład światło Maryi dla Afryki, Indii i tu podczas wojny. Und wir freuen uns, dass Magnus sogar als Österreicher vorgestellt wurde. Mary Smills czyni tak piękne rzeczy i cieszymy się, że został przedstawiony nie jako Szkot, lecz jako Austriak. Wspólnota w bliżu buduje swój dom. Möchte jeder heute sich freuen. Toliko toga se događa. Volio bih tak wiele się dzieje. Chciałbym wymienić tak wiele imion. A to wszystko jest dla nas dziś przyczyną wielkiej radości. Uz Pawłowe riječi Filipljanima by svako trebao biti. I przy słowach Pawła do Filipian każdy powinien czuć się odważnym. Zapomnijcie o tym, co leży za wami. Powinniście dążyć do tego, co jest przed wami. Miejcie przed oczyma cel, powołanie nieba. Nagrodą pobiedniczką. Zmierzamy ku zwycięskiej nagrodzie, która ma większą wartość niż złoto olimpijskie z Londynu. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. I cieszę się, że jesteśmy razem tutaj, w tym trójkącie pomiędzy Kościołem, Górą Krzyżowac i Górą Objawień. Szeroko otwórzmy serca na tę rzekę łaski, która nigdy nie gaśnie. Dziękujemy bardzo doktorowi Iwanowi Hochholzerowi, który jest lekarzem duszy i ciała. Teraz